Zawsze jest to coś innego niż taki trening 6x6 wewnątrz drużyny. Mieliśmy troszkę więcej czasu do play-off, 9 czy 10 dni do meczu, więc taki sparring też jest jakby korzystny. No, oczywiście nie był to jakiś główny cel, żeby dzisiaj wygrać, ale przetrenować parę zagrań, żeby się przygotować pod Rzeszów. Zagrywka zawsze z przeciwnikiem, którego się nie zna, jest też fajnym elementem do poćwiczenia, więc jak najbardziej wszystko pozytywne, oprócz kontuzji tutaj naszego młodego wspomagacza, który nam pomaga w treningu pod kontuzję Depcza, no i niestety coś chyba z barkiem się stało, mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. No i tak jak wspomniałeś, na następny sparring gdzieś kończymy w takim wyniku, a nie innym i znowu jakaś gdzieś kontuzja się przydarza, więc no cóż, ale takie jest sport czasami. We play this season how we play, and we're gonna play playoff how we play the season. So full concentration on this game was, to see where we are in the moment. But friendly game as friendly game can be helpful, but can be also not helpful. And we won 2-1, so it's good. And we prepare ourselves for Tuesday.